Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Multisatyryk. Gra, pisze, rysuje. Zazdroszczę mu, że znał Cybulskiego, a nawet prawie go zastąpił. Pracował z Bareją i jeszcze biegał maratony. I mimo, że ja też pracuję w satyrze, to po 6 kilometrze przestaje być mi do śmiechu i wracam do domu, a on biegnie dalej. Jestem pewien, że przybiegł dziś do studia. Drodzy słuchacze, Jacek Fedorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przybiegł. Przytruchtał. To już w moim wieku jest naprawdę ogromna różnica. Mam 83 lata i niestety moje bieganie to odczuwa. Panie Jacku, ale ja wielokrotnie, jadąc tutaj do radia książęcą, widziałem pana biegnącego pod górkę, kiedy ja wygodnie jechałem sobie samochodem i zawsze wzbudzał pan moje poczucie winy. Dziękuję bardzo, ale tu będę kontynuował. Miałem wtedy 82 lata, czyli była różnica, która decyduje. A ja byłem w samochodzie i miałem wtedy 51 i 51 to jest bardzo dobry wiek dla biegacza długodystansowca. Pamiętam, że to był mój szczyt formy. I biegał wtedy pan maratony? Nie, półmaratony. Dlatego, że maraton to jest szalenie już wycieńczająca historia. Ja byłem zawsze ćwierć porcji. Przyszedłem na świat jako ćwierć porcji i nie miałem żadnego przygotowania wcześniejszego sportowego. Więc jak mi odbiło na bieganie, to owszem, maratony też mi się zdarzały, ale startować lubiłem najbardziej w półmaratonach, bo to jest taki dystans, że to już można się pochwalić, prawda? O, 21 kilometrów wytrzymałem i 97 metrów, a z drugiej strony nie oznaczało to doprowadzenia się do granicy zejścia. Ale proszę mi powiedzieć, jak to technicznie wygląda, bo jednak biegnie pan w dużej grupie ludzi. No oni widzą, że biegnie. Ale ja bym prosił, przepraszam, ja będę korygował. Używajmy czasu przeszłego. No dobrze. Używajmy. Okay. W tym roku wystartowałem w zawodach po raz ostatni. Był to bieg Powstania Warszawskiego na 5 kilometrów zaledwie i czas miałem tak fatalny, że postanowiłem, że trudno, nie mogę, nie będę startował, nie mogę robić tego komisjom sędziowskim, żeby czekały tyle czasu na tego, co tam jeszcze czwarty. No to niech mi pan nie mówi, że to było tak, że już zmrok, a oni ciągle czekają, aż... Nie. To był bieg wyjątkowy, bo bardzo masowy i tam było kilkaset osób za mną, ale w takich przeciętnych biegach, w których na ogół startowałem, to jednak ostatnio już byłem tak blisko końca, że pomyślałem sobie, że końca w sensie końca wyścigu, nie końca egzystencji własnej, że pomyślałem sobie, że nie, już starty to już w tym wieku to już jest przesada. Ale panie Jacku, ale jak pan rozwiązuje ten problem, że biegnący naokoło zauważają, że biegnie wśród nich pan Jacek Fedorowicz? Ja nie mówię, że po autografy się zgłaszają, ale może być ciężko. No a jak pan rozwiązuje? Bo ciekaw jestem. Próbuję nie biegać w grupach, tylko biegam po lasach. No nie, no, w czasie zawodów to nie biorę udział w zawodach, bo mnie denerwuje że nie mogę być pierwszy. Ani nawet 48. Ale gdzie? Panie Szymku, to tylko jest sprawa przeżycia konkurentów. Po prostu to ja powiem panu z mojej historii. Jak miałem 50 z hakiem, to jeszcze nic. 60 zacząłem się zbliżać do czołówki, a po 70 regularnie stawałem na podium. To jest tylko sprawa, żeby wytrzymać. Ale proszę mi powiedzieć, bo pan też wyliczył sobie dokładnie pojemność płuc, tak? Nie, ja wyliczyłem. Znaczy, tylko nie to, od że tego pan są aparaty. Dobrze. I ile tam wyszło? Wyszło mi, że mam 1/3 płuc Roberta Korzeniowskiego, czyli po prostu patologicznie mała pojemność. Tylko, że on chodzi z tymi płucami, a pan biega.
Przepraszam bardzo, ja tu nie przyszedłem spowiadać się ze stanu mojego organizmu. Co panu do moich płuc, panie Szymonie? Nie przesadzajmy, poza tym to na pewno nie jest interesujące dla słuchaczy. A ja uważam, że tak, bo ja muszę sobie pójść i sam zmierzyć. Moim gościem jest pan Jacek Fedorowicz, słuchacie Radia Z, program Nie Mam Pytań. A czy, panie Jacku, a czy Mateusz Gessler ustawia panu jakąś dietę, specjalnie dietę biegacza? Czy... Nie, on się dostosowuje do mojej diety. Zrobił mi kiedyś nieprawdopodobną zupełnie przyjemność. Mianowicie on wie, że ja nie lubię restauracji. Po prostu... No, nawet jego restauracji? Nie będę tłumaczył dlaczego, bo to by była za długa historia i nudna, ale wiedział, że ja nie lubię jedzenia przyrządzanego, tylko proste. I któregoś dnia byłem zmuszony ze względów towarzyskich pójść w dużej grupie ludzkości do restauracji, w której on szefował, i on mi przyniósł miskę krojonych owoców i warzyw. I po prostu pokochałem go podwójnie od tego momentu, dlatego że wbrew wszelkim konwencjom, zasadom on uległ mojemu gustowi i postanowił zrobić. Pan nie rozumie, że nie lubi tych wszystkich jakichś takich wykwintnych historii typu tam... Jestem na nie nieczuły. To jest szkoła socjalizmu. Otóż ja postanowiłem, że socjalizm mnie nie zadołuje i starałem się swoje potrzeby ograniczać. I do dziś mi zostało to, że nie, bo czułem się oszukiwany idąc za socjalizmu do restauracji, ponieważ płaciłem głównie za nazwę tego, co była w karcie, a poza tym mnie podtruwali i nie dosypywali tyle, ile trzeba. No jako antysocjalistę, no to mogli. Według gramatury. I pomyślałem sobie, wtedy wypraktykowałem, że najlepszą restauracją dla mnie jest sklep spożywczy. To nie jest żart. Nie, no przepraszam, naprawdę. A ja się jakoś tak zaśmiałem. Dobrze, no naprawdę. Tak. W sumie? I ja mam na to cały szereg argumentów, tylko nie chcę zanudzać. W sklepie spożywczym, ale proszę bardzo, widzę, co kupuję, z tym, że ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji warzywa, owoce. To jest moje ulubione. I tam widzę, co kupuję. Nikt mi do tego niczego nie dosypuje, nie dolewa, nie oszukuje. Ale to niech mi pan nie mówi, że pana wnuk Mateusz Gessler no by coś tam panu dosypał. On by stworzył dzieło. Nie, no ale przecież ja jeżdżąc po całej Polsce od lat mniej więcej 60, bo taki mam zawód, co chwila byłbym skazany na ludzi, którzy chcą mi zrobić krzywdę. Tak, to niewiarygodne, ale to rzeczywiście akurat wspomnienie kuchni perelowskiej, restauracji, barów mlecznych, to chyba można było dzielną książkę temu poświęcić. U Mateusza oczywiście, że jest wszystko zdrowe i pożywne i gwarantowane. I drogie. Też, jak dla kogo? Mnie nie dotyczy, jak idę do wnuka. Moim gościem jest pan Jacek Fedorowicz, słuchacie Radia Z. Ile pan miał lat, jak wybuchło powstanie? Zaraz, miałem 7 skończone dopiero co, tak. Albo co? Nie, bo mam takie pytanie. Szykuje pan jakieś następne? Nie, następnego dnia, o ile pan się nie ogłosi jako przywódca, bo ja za panem w ciemno idę. Dobrze, no. Ale mam pytanie, bo czy dzieciak, który ma 7 lat, jak dzieje się coś takiego, ma jakieś wspomnienia z powstania? Wyłącznie. To jest dzieciak, który ma 7 lat, a nawet trochę mniej, którego spotkało coś tak traumatycznego jak pełne 63 dni w centrum Warszawy, to nie zapomina tego do końca życia. Zresztą ja twierdzę, że zeza wtedy dostałem tików nerwowych, ale to wszystko oczywiście pestka w porównaniu z tym szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że udało mi się przeżyć jednak. Natomiast to, co
to, na co się napatrzyłem i czego się naprzeżywałem, to rzeczywiście zostaje jako trauma do końca życia. A proszę mi powiedzieć, jak pan zawsze odbiera dyskusję na temat zasadności, no taki poważny temat, ale zasadności Powstania Warszawskiego, jak cała moja rodzina walczyła, nawet chciałem spytać, czy nie widział gdzieś pan mojego dziadka, taki łysy kapitan Armii Krajowej, biegający tutaj w centrum, natomiast... Tu w centrum, bo my znajdujemy się tuż obok domu, w którym we wrześniu, już nie w sierpniu, ale we wrześniu, na Żurawiej, naprzeciwko, w którym przeżyłem chyba największą traumę, bo najpierw myśleliśmy, że jesteśmy zakopani, zasypani, mówię my, rodzina i ja. Potem uciekaliśmy przez podwórze pod gradem kul z samolotów, które na nas wyraźnie polowały. Dziadek bronił barykady, jego batalion Bełt bronił barykady w Alejach Jerozolimskich. Tu jest tablica, był kiedyś bar taki mleczny. Znaczy, bar się Praka nazywał. Tak, i tutaj... Tak, tak, tak. I to była taka najdłużej broniąca się barykada. Zresztą Donald Trump wspomniał o tej barykadzie i tu akurat... jakiś cień sympatii do niego mam, bo wspomniał o tej najdłużej broniącej się barykadzie. To tutaj właśnie dziadziuś walczył. Bo chciałem spytać, jak słucha pan takich jakichś teorii, wypowiedzi na temat zasadności powstania, czy powinno wybuchnąć, czy nie? Czy... Po latach jesteśmy mądrzy i po latach wiemy, że nie powinno, po latach wiemy, że to był głupi pomysł i to wszystko i tak dalej. Niemniej ono było nieuchronne. Po prostu ono było nieuchronne. Ja tu cytuję Jana Nowaka-Jeziorańskiego i tak było. No, po prostu było, stało się, nie ma co teraz dywagować. No bo tak fajnie jest czasami siedzieć w fotelach teraz i w kanapach. A skoro już dywagujemy, to nikt nie jest w stanie przewidzieć, co Niemcy lub Ruscy by nam zrobili, gdyby nie było powstania. Po prostu. A sama okupacja, bo powiedział pan w książce Mistrz Ofu, Jacek Fedorowicz, opisuje pan taką sytuację, że mijał pan kina za okupację, ale było wiadomo, że do kina się nie wchodzi. Nie, no tylko świnie siedzą w kinie, to jeden z chyba z pierwszych wierszyków, które zapamiętałem z dzieciństwa. Mijaliśmy na Nowym Świecie z mamą idąc, mijaliśmy wejście do kina Świat i ja patrzyłem w ten mroczny tunel, bo to kino było na podwórku, a brama do niego prowadziła. Mnie to szalenie kusiło, ale mama mnie ściskała za rękę, mówiła nie. I ja w dość krótkim czasie dowiedziałem się, dlaczego nie, bo no, ja nie będę ukrywał, panie Szymonie. Ja byłem no niestety nad wiek rozwiniętym dzieckiem i grubo przed powstaniem wiedziałem, co się stało, wiedziałem, kto to są Niemcy, wiedziałem, że nie należy na nich przypadkiem wpadać, a jak się w ogóle widzi, to lepiej unika takiego faceta w mundurze i tak dalej, i tak dalej. A jakie to było kino? Jak ono się nazywało? A Świat. To było kino Świat. I to kino kiedy pan Świat. Pierwszy raz poszedł do kina? Pierwszy raz, to pamiętam ze wszystkimi szczegółami, jak wróciliśmy do Gdyni, bo moja rodzina to byli tacy warszawiacy, którzy postanowili w dwudziestoleciu międzywojennym skolonizować polskie wybrzeże. Zresztą częściowo im się to udało. I ja się urodziłem w związku z tym w Gdyni i po, jak tylko Niemcy opuścili Gdynię, natychmiast mama mnie złapała pod pachę, ojciec jeszcze siedział w oflagu. Wróciliśmy do Gdyni i tam pierwszy raz w życiu poszedłem do kina, które wtedy się nazywało Bałtyk, a potem Warszawa na ulicy Świętojańskiej na film pod tytułem Dalsze przygody Tarzana. Tak, to był mój pierwszy film. Ale czy to była... Dalsze, kto tam grał Tarzana? I od razu Johnny Weissmuller. Czyli to była jakaś tam druga część, skoro dalsze przygody. I to mnie zafascynowało, że to są dalsze, to ja chcę zobaczyć te wcześniejsze. A na te wcześniejsze już nigdy nie trafiłem. Nigdy. Ale czy pamięta pan okrzyk Tarzana? Nie. Zaraz, jakieś takie... Takie... Coś takiego. Zresztą... To mi pan przypomniał w tej chwili. No, nie,
trochę pan przypomina Johnny Weissmuller. Tak. Nie, on był mistrzem pływania, zaś chyba od tego, prawda, tak, się jego kariera rozpoczęła. Ale czy nie, wszyscy pana koledzy byli zafascynowani Tarzanem, tak jak w moim przypadku na przykład, no nie wiem, Bruce Lee był jakimś takim idolem. Ale oni mówili nieprawidłowo, oni mówili Tarzan i ja się narażałem, starając się im bez przerwy tłumaczyć, że się prawidłowo mówi Tarzan. Nie, tak, to prawda, bo wiele dziaków, to ja panu powiem, że w moim pokoleniu też byli tacy, którzy mówili cały czas Tarzan, ja mówiłem, co, że się tarzał po tej, denerwowało. Logiczne, to są te kopalnia tematów, tutaj cuda polskiej ortografii. Jakże wyjaśniamy, absolutnie Tarzan, ponieważ tak było już, a nie żaden Tarzan. Pan Jacek Fedorowicz jest moim gościem. A skąd się wzięła Akademia Sztuk Pięknych w pana przypadku? Dlaczego nagle Akademia Sztuk Pięknych? Z socjalizmu, to znaczy z mojej niechęci do tamtego ustroju. Ja bardzo chciałem być dziennikarzem, ale maturę robiłem w 1953 roku. I ojej, no tak. W tamtych latach zostać dziennikarzem to była decyzja na jakiś rodzaj prostytucji intelektualnej. Ja wiem, że to jest tak, ja nie potępiam tych, którzy wtedy zostawali dziennikarzami, ale ja wymyśliłem sobie, że mam taką furtkę ucieczki, ponieważ mam różne takie skromniutkie talenciki w różnych kierunkach, to ja wybiorę sobie ten, który mi się wydaje najbardziej odległy od propagandy komunistycznej, czyli malarstwo, i zdałem ten egzamin. A pamięta pan, co pan rysował na egzaminie? Ale oczywiście, dokładnie, wszystko po kolei. Cóż to może... Czy to jest interesujące? Ale to mnie ciekawi, nie wiem, czy na przykład, bo jak już uciekać na przykład od socjalizmu, to mam wrażenie, że w ogóle uciekać już wtedy w całkowitą abstrakcję, żeby nie malować na przykład robotników pracujących wsi i miast, to w abstrakcji. W kwadraty. I wtedy to było niemożliwe, a ja sobie wymyślę makiaweliczny plan, że ja będę w ten sposób ich oszukiwał, że jak będzie jakiś nakaz propagandowy, to ja się zajmę rysowaniem sportu, bo sport dla nich też był akceptowalny. Tak, był znaczki, prawda, ze sportowcami. A jednocześnie we mnie nie budził sprzeciwu, że ja tu się oddałem propagandzie. A, to pięknie. Bo czy rozumiem, że taką... Ale muszę coś dodać jeszcze. Proszę. To wszystko były moje wyobrażenia. Kiedy tylko zdałem i zostałem tym studentem Wydziału Malarstwa, to się przekonałem, że po pierwsze, nie ma ucieczki przed propagandą, jeżeli będą zmuszać. Bo jak trzeba namalować pochód pierwszomajowy, to trzeba. Ale druga, niesłychanie... Drugi ważniejszy jeszcze aspekt. Okazało się, że cała Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku to było siedlisko tak zwanej czarnej reakcji i wszyscy mieli do komunizmu dokładnie taki sam stosunek jak ja. Ale to właściwie pomyślałem, że to sprytnie z pana strony, bo na dobrą sprawę teraz na przykład jak wyszła pana książka Mistrz Ofu, to tak, pan sam dzięki temu sobie ilustruje książki. To jest jeszcze wygodne. To było najwygodniejsze jeszcze w stanie... gdyby pan na przykład skończył introligatorkę albo na przykład oprawianie książek czy tego typu, to od razu Już do tego zmierzam. Otóż to mi się bardzo przydało w stanie wojennym, kiedy byłem sam wytwórnią filmową, sam drukarnią, posiadłem technikę sitodruku i sam byłem w stanie zrobić wszystko. Książkę wydać, prawie że nakręcić film, zrobić do niego napisy, teksty, wykonać to panie, samemu. Ja, panie i to było bardzo wygodne ze względów konspiracyjnych. Panie Jacek, to pan cały czas jest gotowy na jakąś rewolucję. Biega pan, w razie czego pan ucieknie. Nie, może pan cały czas wrócić do ulotek. O przeszłości. Ale 6 kilometrów pan przebiegnie, mówimy, to policja tyle nie biegnie. Mówimy o przeszłości. I dokończę tylko, w stanie wojennym to było niesłychanie ważne, że nikogo nie narażam. Rozumie pan? Po prostu. Tak. Sam odpowiadam za to, co robię i nikt za mnie nie pójdzie do ciuchu. I jeżeli wezmą pana na przesłuchanie, kto panu pomagał, to mówi pan,
Fedorowicz. Tak, albo tak, tak, oczywiście. Słuchajcie, Radia Z, nie mam pytań. Radio Z, nie mam pytań. Ja chciałem pana, panie Jacku, spytać o Cybulskiego, bo Cybulski to moja miłość, a miał pan okazję prawie być to ja Cybulskim. Wobec tego, to ja tutaj skorzystam z praw człowieka, który został zaproszony i ma prawo trochę pogadać. Skorzystam z okazji i bardzo serdecznie zarekomenduję książkę właśnie pod tytułem, teraz będę wolno mówił, że się wbiło w pamięć, Mistrz Offu. Wyszła dopiero co. Mistrz Offu. I jeszcze jest we wszystkich księgarniach, więc należy się pospieszyć i nabyć. I tam właśnie w tej książce pan tak notuje ten kunszt nawiązania. Ale rewelacyjnie. Cóż za... tak. W tej właśnie książce znajdzie pan, panie Szymonie, odpowiedź na pytanie, jaki był Zbyszek Cybulski i co mnie z nim łączyło w przeszłości. No tak, bo o mały włos by pan przecież był Cybulskim. Znaczy na jego miejscu. To ja specjalnie się nie chciałem z tym wychylać, ale już tak woli prawdy napisałem w tej książce, że, ale zastrzegłem, że podobno, nie naprawdę, tylko podobno była taka sytuacja, że jak Zbyszek Cybulski spóźniał się na zdjęcia do widzenia do jutra i już naprawdę produkcja nie wiedziała, co zrobić. Chciał mu powiedzieć do widzenia, tak, do jutra. To podobno powstała koncepcja, że ja to zagram. Na szczęście Zbyszek przyjechał na zdjęcia i to uratowało film, że ja tego nie grałem. A skąd był pomysł na ten film? Pomysł na ten film? No nie, no to już to pan, to jest tak, że nie wiadomo tak naprawdę, co jest pomysłem na film i jaki zamysł twórcy mieli. Natomiast takim pretekstem łatwym do wzięcia był flirt naszego bimbomowego, tylko wie pan, tu jest za dużo informacji. Tak, ale mówimy o wspaniałym teatrze Bim-Bom, który pan... O, pan tak, to świetnie, zakładam, teatr pan Bim-Bom, to świetnie. Tak, wobec tego flirt naszego bimbomowego Gerarda Filipa, student Akademii Medycznej, to był wtedy Alan Skowyra, z córką konsula francuskiego w Gdańsku chyba ten konsulat się mieścił i na podstawie jakichś takich wspomnień, które były prawdą, Zbyszek Cybulski i Kobiela sklecili scenariusz przy użyciu jakiegoś barwnego tła, które dawał ten nasz teatr. A wiadomo, dlaczego ten Cybulski się spóźniał? Bo on chyba troszkę lubił się zabawić, tak mi się wydaje. On był dość... To był, jakby to powiedzieć, samoswój facet. To, że on, świecie, tak, że on się upijał, to była prawda, owszem. Ale wtedy jeszcze nie. Wtedy to był bardzo skomplikowany artysta, przede wszystkim wspaniały artysta. Ja nie poznałem się na nim w tamtych latach, bo mnie się wydawało, że aktor to jest taki, który mówić no niesłychanie dykcyjnie i mieć różne umiejętności typu stanąć przed kamerą oko w oko i coś powiedzieć. A Cybulski wszystko odwrotnie. Wydawało mi się wtedy, jako młodemu człowiekowi, że on nie mówi, tylko bełkocze. Jak jest kamera, to on staje tyłem. I proszę sobie trochę jak wyobrazić, proszę sobie wyobrazić, że niedawno z jakiejś okazji, już nie pamiętam, był festiwal w Giżycku. Dostałem nagrodę za debiut w Do widzenia do jutra. Nieco tak spóźnioną, ale przy okazji obejrzałem film Do widzenia do jutra po kilkudziesięcioleciach niewidzenia tego filmu. I muszę panu powiedzieć, Zbyszek Cybulski po prostu jest wspaniały w tym filmie. Tak. Po prostu jest wspaniały. Film jest wspaniały, tak. On i głos Tuszyńskiej. Tak. Znaczy nie, on i Tuszyńska z głosem żony Aleksandra Forda, która była... Tak.
Angielku chyba. Tak, tak, tak. To po prostu, to jest coś wspaniałego. Słuchajcie Radia Z, pan Jacek Fedorowicz i program Nie Mam Pytań. A proszę mi powiedzieć, panie Jacku, kiedy pan się spotkał z pierwszym takim słowem, które jest teraz fetyszem, nie wiem, oglądalność, badalność, pamiętam, wynik? To znowu, jakbyśmy się umawiali, tak pan trafia tymi pytaniami, w roku 1981. Dotyczyło to programu 60 minut na godzinę i pierwszy raz nagle ja zobaczyłem czarno na białym, że badania wykazały, że we wszystkich tak zwanych, to się wtedy nazywało, środkach masowego przekazu jest pozycja absolutnych zwycięzców. Ex aequo, pierwsze miejsce to jest transmisja z mszy katolickiej i 60 minut na godzinę. Nagle audycja radiowa. Bo to, że transmisja z mszy świętej była czymś, to była sprawa socjologiczna, jak gdyby, że to musiało być, bo to było wtedy szokiem, że wreszcie komuniści na coś takiego się zgodzili, ale że audycja radiowa jest popularniejsza od najpopularniejszych programów telewizyjnych. Ale ciekawe, że audycja radiowa może mieć też oglądalność. To jest najciekawsze. Nie, to chyba nie było tego słowa. Nie wiem, jak to było. Tak. Jak to było określane, nie pamiętam. Popularność chyba wtedy jeszcze obowiązywało słowo. Bo piję do tego, że jakby te wszystkie właśnie badania, oceny i tak dalej, to jest jakaś śpiewka teraźniejsza, prawda, że nie, bo zdejmą program, jak masz tam mniejszy, jak masz coś. Jak kiedyś wyglądała na przykład, nie wiem, tak zwana ocena, czy na przykład to, że to jest dobre albo złe? Kto to mówił, kto oceniał, czy się na dywanik wzywało? To się prawdopodobnie odbywało w jakichś takich kategoriach trudno uchwytnych, bo z jednej strony była opinia kierownictwa, czyli opinia władzy, a na jakby przeciwstawnej szali była opinia odbiorców. I tutaj ta przepaść między opinią władzy a opinią odbiorców była chyba najwyraźniejsza ze wszystkich. Dlatego, że ta nasza audycja, ona była bardzo specyficzna pod jednym względem. Mianowicie słuchacz, który włączał o godzinie 10 rano 60 minut na godzinę, mówię o tym późniejszym, dojrzalszym okresie programu, miał stuprocentową pewność, że tam będzie oczywiście tylko to, co puściła cenzura, bo inaczej być nie mogło, ale że tam nie będzie ani jednego słowa, które by lubiła władza. I wie pan, ten drobiazg, moim zdaniem, ja mówię drobiazg w cudzysłowie, pozorny drobiazg, zadecydował o tak niesamowitej popularności. Bo to niewiarygodna sprawa, ta gra, która się musiała tam rozgrywać między wami a cenzorami, no bo często tam mówi się, że to jakaś niezbyt mądra grupa gości, a oni musieli być... Nie. To absolutnie ja tutaj dementuję wszelkie podejrzenia, że cenzorzy dawali się oszukać. Nie. Cenzorzy w wielkiej liczbie byli przyzwoitymi ludźmi, wiedzieli o socjalizmie dokładnie to, co my, to na tym polega totalitaryzm właśnie. A czy dbałoby z nim jakieś negocjacje w rodzaju, słuchaj, my puścimy tak, ale dobra, to dajcie to tak. Takie negocjacje niektórzy koledzy prowadzili z kierownictwem radiowym, wchodzili w grę z nimi. Natomiast mnie przechodziło wszystko łatwiej, dlatego że ja przyjąłem inną zasadę. Ja mówiłem wprost, ja jestem przeciwnikiem tego ustroju,
Tyle, że zupełnie nie groźnym, bo nie idę na barykady, ale ja tego systemu nie lubię. I jak tu mi mówili, no panie Jacku, to tutaj tego nie mogę, mówiła szefowa, nie mogę panu tego puścić, bo to jest aluzja do prezesa radia. A ja mówię, a skąd? To jest aluzja do Gierka to jest aluzja, a nie do żadnego tam prezesa. I ona, co tak już rzeczy pan, ale tak było rzeczywiście. Po prostu ja nie ukrywałem tego, że mnie się ten ustrój nie podoba i dzięki Nie próbowali temu, pana przekonywać, żeby jednak go pan polubił? Nie. Oni sami nie lubili, tylko uważali, że konieczność historyczna tak wymaga tego od nich. Panie Jacku, bo na wierze pan będzie, zadałem takie pytanie via internet internautom i będą bardzo dziwne pytania. Zmierzy się pan z nimi? Ależ oczywiście. Okej, uwaga, pierwsze. Z tym, że może odsiewajmy te, które są typowo trollowe, bo one nie, są takich po prostu w ogóle nie będzie. Nudne, my nie mamy tutaj w ogóle, tutaj nas wszyscy kochają. Powie w wszystkich komentarzach, że jestem po pierwsze Żyd, po drugie komunista. To jest taka śpiewa. Tak, to ciekawe, i ten, że jako który kiedyś był jeszcze kiedyś był wspaniały, a teraz na starość zgłupiał. O, to jest trzeci motyw. Tak, a ciekawe, że poseł Piotrowicz, jak to nie, się nie mówmy, nie oczywiste sprawy. Bo mamy zostawić tak. Uwaga, pierwsze pytanie. Te pytania będą bardziej dziwne niż trollowe. Trollowych nie ma. Proszę bardzo. Gdyby miał pan założyć sekretne stowarzyszenie, to jakie? Czym by się zajmowało? Dbaniem o klimat. To jest teraz to, co jest dla mnie najważniejsze, dlatego że chyba pierwszy raz grozi nam wyginięcie gatunku i to jeszcze nie do wszystkich dociera. Czyli ponieważ pan nie jest w tej grupie ludzi, która się cieszy, że nie ma deszczu, bo tak fajnie jest słońce nie, i może. Nie. Ja wiem, do czego to prowadzi. I ponieważ całe życie starałem się być propagandystą, to gdybym założył stowarzyszenie, to ono by się zajmowało prawdopodobnie propagandą. Uwaga, drugie pytanie. O czym pan ostatnio zapomniał? Ja bym wolał, gdyby pytanie brzmiało, o czym pan ostatnio pamiętał. Bo to jest tak, że ja nie mam kłopotów z Znaczy, mam i nie mam, bo ona działa ciągle bardzo dobrze, ale ona jest przeładowana długim życiem. Przecież bez przerwy trafiam na takich Szymonów Majewskich, którzy każą mi coś przypominać. Tak, a no to jest, bez przerwy. Czy ja jestem takim instytutem pamięci? Tak, a przede mną jest przyszłość przede wszystkim, no a nie przeszłość. Uwaga, wolałby pan mieć, uwaga, dziwne, wolałby pan mieć cztery ręce czy cztery nogi? O, to jest bardzo trudne. To jest tak trudne pytanie, że musiałbym się nad tym zastanowić. Ale myślę sobie, że jako biegacz i ten, który kocha bieganie, to te cztery nogi są jakąś ciekawą ręce opcją. Ręce i cztery nogi. Tak, rzeczywiście. Ja lubię się przemieszczać. Nogi. Dobra, nogi. Uwaga, podczas przesłuchania wolałby pan być dobrym czy złym gliną? Niesłychanie trudne. Ja bym był czymś pomiędzy. To znaczy byłbym gliną zagadkowym. Takim, żeby ten przesłuchiwany nie mógł mnie przejrzeć. Bo na ogół przesłuchuje się fachowców. Sam jak byłem przesłuchiwany, to ja przecież wiedziałem wszystko o tym facecie, który mnie przesłuchuje. Znaczy wszystko w sensie, że robił pan jakiś taki research, tak zwany. No nie, praktyka. Nie praktyka, dlatego że mnie do więzienia nie wsadzali, ale bez przerwy na głupie rozmowy usiłowali mnie namówić. Ja wiedziałem dokładnie, jak trzeba się zachować. Po prostu trzeba milczeć. Milczeć. Wie pan? To jest tak, że człowiek kulturalny i ten dobry policjant tutaj wspomniany, milicjant wtedy oczywiście, ten dobry zaczyna, mówi dzień dobry, może herbaty i kulturalny człowiek mówi dzień dobry, a wie pan za herbatę dziękuję. Tymczasem zasada jest odwrotna. On mówi dzień dobry, może herbaty, milczenie. Po prostu milczenie to jedyny sposób na przesłuchujące. Chociaż ja to czuję, gdybym był przesłuchiwany, może jeszcze będę, ale ja bym z kolei zagadał. Dużo jakichś anegdot, dużo energii, ale takich niezwiązanych z tematem, ale niezwiązane, takie dryfy.
Nie? Nie ma. Nie ma. On sposób. Ze wszystkich pana słów wyciągnąłby jemu by się dobrze. Przydawało potem w następnych rozmowach. Czyli jak ktoś ma logoreję, to źle. No to absolutnie. Dobrze. Nie powinien w ogóle się brać za jakąś konspirację. Robotę wywrotową. Ulubiony znak interpunkcyjny. Bardzo ciekawy myślnik. Niedoceniany u nas myślnik, który nie jest po prostu przerwą, jest pauzą dłuższą niż taka byle jaka pauza. I tutaj w Kubusiu Puchatku, który za młodu był moją Biblią, Irena Tuwim wymyśliła, że zamiast wielokropków czasami są trzy myślniki. I to oznacza, że to było przerwane, bo trzy kropki oznaczają zawieszenie. Takie a pani Jasku, powolne. Ale tak jak mówimy o Kubusiu Puchatku, to którym zwierzątkiem pan jest? A wie pan, że z Kubusia Puchatka. Nie, żadnym. Nie, ja byłem obserwatorem z boku, czyli jakby bardziej Krzysiem. Bardziej Krzysiem, Krzysiem, tak? Tak. Natomiast ja jestem trochę tygryskim. Sympatia moja zawsze była po stronie Kłapouchego. Bo jego chciało się przytulić. Tak. Nie, bo on miał naturę refleksyjną i dlatego był mi bardzo bliski. Uwaga, z kim znanym, żywym lub nie, chciałby pan zjeść kolację? To zależy. Jeżeli u Gesslera, Mateusza, wnuka mojego, to z kimś zaprzyjaźnionym, kto by się nie dziwił, że Mateusz zamiast wykwintnych potraw przyniesie mi sałatkę, owoce, warzywa. Natomiast gdyby to było w przypadkowej jakiejś restauracji, to z Szymonem Majewskim, dlatego że on by gadał, a ja bym se spokojnie jadł. Tak, ja muszę zredukować to gadanie. A spadł pan kiedyś z drzewa? Kiedy ostatni raz? Oczywiście, ja byłem niedołęga, więc z drzew spadałem, ale to chyba jak byłem nastolatkiem. Potem już nie, już pan raczej bo nie potem jednak starałem się nie włazić na drzewo. Uwaga, słowo, bez którego mógłby się pan obyć. No, to jest słowo, bez którego się obywam, natomiast cały naród się nie obywa i nawet Sławomir Mrożek kiedyś napisał, że to słowo należałoby wpisać do konstytucji, bo to jest tak polskie i tak nasze. To jest ten przecinek wulgaryzmu. A, rozumiem, tak, bo jest walka o zmianę, w związku z tym kto wie, czy nie zostanie wpisane jednak. Bo... To słowo, tak. Tak? No może. Może tak być. Na Ziemię przylatują kosmici. Jakim zdaniem ich pan wita? No nareszcie. Może w czymś nam pomożecie. To już myślę, że dział pytań w tym momencie kończymy tym właśnie powitaniem. Nie mam pytań w Radiu Z, pan Jacek Fedorowicz. Skąd tytuł Mistrz Ofu? A, to bardzo proste. Mianowicie mam myślałem, nadzieję, że ofowy teatr, ofowe kino. Nie, mam nadzieję, kino, że wszyscy wiedzą, co to ambitne. Jest off. Off to jest poza, z angielskiego poza, tak. Tłumaczone najprościej. A w scenariuszach filmowych off, jeżeli jakaś postać ma dodane w nawiasie, to znaczy, że jej nie widać, że ona mówi spoza kadru. I ja w filmie, jako były radiowiec i człowiek stworzony do radia, a nie do filmu, byłem wtedy najlepszy, kiedy byłem niewidoczny. Po prostu. Ale... I po prostu byłem mistrzem offu i stąd ten tytuł wspomnień moich, jednak to mnie dotyczy ta książka, tak zatytułowana. Ale pisze pan na początku, że w tej opowieści postanowiłem skupić się na mojej miłości do kina wieloletniej, uwieńczonej najpierw zaręczynami, potem krótkim, szczęśliwym pożyciem, wreszcie zdradą, po której nastąpiła separacja. Kto kogo zdradził? Ja zdradziłem Staszka Baryję, z którym pisaliśmy felietony po prostu, scenariusze pisaliśmy w ogromnej liczbie, w sumie gotowych mieliśmy chyba około 10 i one były już prawie że kierowane do produkcji i w ostatniej chwili partia wkraczała, że nie, ten tandem nie będzie realizował filmów i mnie się to w pewnym momencie znudziło.
Przeprosiłem Staszka, powiedziałem, ja mam 60 minut na godzinę, gdzie jeszcze mogę coś zdziałać, a tu ta robota jest bezsensowna. Przeprosiłem go i odmówiłem pisania następnego scenariusza skazanego na odrzucenie. I wtedy Staszek tym na moje miejsce wszedł i bardzo dobrze, dlatego że to była jakaś nowa jakość w spółce scenariuszowej. To była ta zdrada. No to szkoda, kurczę, że jednak doszło do takiej zdrady. No, tak było. To tak jak z Powstaniem Warszawskim. Stało się i nie ma co dywagować. A proszę mi powiedzieć o recenzjach. A, przepraszam. Tu ja muszę wyjaśnić, bo ja zapomniałem, że przecież słuchacze mogą zapomnieć, dlaczego skojarzenie z Powstaniem Warszawskim. Bo było w Zaczynaliśmy, dzisiaj rozmawialiśmy o Powstaniu. Tak. I to tylko dlatego to skojarzę. A proszę mi powiedzieć o... czy są plany na... kolejne rzeczy, kolejne książki, bo pan właśnie mówi, że cały czas o przeszłości, a dlaczego nie o przyszłości? No tak, to co znaczy dalej? Pan już wiem, co pan przeczytał. Przeczytał pan pierwszą połowę książki i zobaczył pan kartę ostatnią. I zacząłem tam na ostatniej karcie są plany. Ponieważ na pierwszej karcie jest zaproszenie do wspominania starych czasów i tutaj skojarzenie dla mojego pokolenia, dawaj czasy, jak Armia Czerwona wkraczała, to są zegarki. I oni mieli taka... potem całą rękę w zegarkę. A ja tutaj cała pierwsza strona jest taką kompozycją graficzną z wycina, kolaż zegarkowy, a na ostatniej stronie jest zaproszenie do następnej książki, w której postanowiłem zająć się współczesnością i zegarki są buźkami dobrze znanymi, zastąpione. Jest sympatyczna panna Krysia, od niedawna członkini Trybunału Konstytucyjnego. Proszę. Jest sam główny. Kto tam jeszcze jest? Jest człowiek, którego portret niesłusznie posądzają, że ja karykaturę zrobiłem. Nie, ja zrobiłem portret. Pan Terlecki. I ciekawe do sparodiowania jest pan Terlecki. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie można. Nie, po prostu nie można. Ale co, że nie wolno? Czy nie można, że nie do zrobienia? Nie, ja nie chcę obrażać powierzchowności ludzkiej. Tak, ja wiem. Więc no właśnie, wstrzymam się od komentarzy. Rozumiem, czyli to kolejne, ale rozumiem, że to będzie bardzo zaangażowana, żeby znowu nie było, że pan na przesłuchania będzie wzywany, panie Jacku. To wszystko zależy, czy moje optymistyczne prognozy się spełnią, czy nie. A to ciekawe, że skoro jest ostatnio dyskusja jednak o tym hotelach na godzinę, to 60 minut na godzinę, to w sumie właśnie jakby nie było, wychodzi, że godzina. To pan jakoś tak... Myśli pan, że powinniśmy wystąpić z oskarżeniem o plagiat? Tak, dokładnie, że już wymyślono, że takie właśnie... Może. Ciekawa sprawa, że właśnie te hotele mają być w Krakowie i ma ich bardzo dużo, które mają te 60 minut na godzinę. Tak się zastanawiam, czy to przypadkiem Hejnał nie daje jednak sygnału co godzinę, że należy opuścić hotel. Genialny pomysł. No tak, oczywiście. Że to jest ten sygnał, teraz wychodzimy. Tak. Czyli zapraszamy, ponieważ są święta, to niedługo. To myślę sobie, że teraz na pomysł, to jest genialny prezent pod choinkę. Zgadza bardzo się dobrze, to ale cóż za wyczucie powiedzieć. Niesamowite, takiej komercyjnej i reklamowe. No, absolutnie, to ja już widzę, że powinno być w pakiecie w ogóle, już nawet do zapakowania nawet. Jakiś taki dołączona, prawda? Rzeczywiście. Wydawnictwo moje, kochane, Wielka Litera, powinno o tym pamiętać, rozsyłając z hurtowni do księgarni. Czyli zapraszamy, Jacek Fedorowicz, mistrz OFU. Bardzo dziękuję, panie Jacku, bardzo dziękuję. To ja dziękuję, bardzo dziękuję. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.